to masz? A nie widzisz pomiocie szakala? Pierdalaj mi tu stąd! Zobacz, jakie kosztowności! Konkretne talary! Nie dla ciebie kiełbasa! A może będziemy trzymać tamę, co? Zaczynamy tam sztamę, dupa! Nie tą giwerę na mnie tutaj! Weź tak! Łopata i kopać mi dół, nie? A dobra, dobra! Pomiocie szakala! Ale mój udział ma być! Ty mnie warunki stawiasz w pomiocie jeden? Kop tam! No, i nie gadać mi tu! Tutaj kopać dziurę! No! Daj mi tą giwerę i tą siekierę! Kopać mi tu! Kopać! No! Tak sobie myślę, kurde, jak już to zakupię, to będzie jedyną osobą, która wie gdzie. To może by tak rozwiązać tak, że on to zakupię, a ja jego zakupię. No, nie podziela się tym cudownym skarbem. Prawdziwe złoto. Kop, kop, tam, nie gadaj. Zobacz, kondor! No, zakup! Tylko, tylko, koko. Tam można się jeszcze przydać. O zalogowaną załogę na okręcie trudno. No tam pomnocił szakala, zakopałeś czy nie? Zakopałem. No to idziemy. Zakopałem. Masz tutaj swoją pistolę bez płonki, idziemy, no. Chodź. Ale tam gitanie czarnobrody. Mam już twoje tajemnice. Swoją tajemnica. No, no, to idź pierwszy. No. Miesiąc późno. New Jeffrey, yes. Dobra. No. Au! No, chodź. Chodź tu po pomiocie szakala. Chodź. Dzięki tej pięknej mapie znajdziemy nasz cudowny skarb. Tutaj. Tutaj. Co to jest za kulka? Nie, to mucha nasrała, to nie. W dół, w dół, w dół, w dół, do kanionu. Dojdziemy. Tam jest rzeka. Na wprost. To powinna być mniej więcej krótsza bomba. No. Tu? To tam. Dobra, tam. To chodź. Galeonów. Stać! Ale co jest? On jest do końca galeonów gorzkiego rumu. Uważaj, to jest człowiek. Rzucić broń! To jest polityczna osoba. Rzucić broń! Jaką broń? Ten, broń. To nie jest broń, to jest mapa. Drugie ręce. No w imię korony ekwirowałem ten skarb. A. Zostawić. Nie, to nie. W imię korony ekwiruję ten skarb. To ekwiruję. Nasza ciężka praca z robionymi tymi ręcema, z urobionymi po kolana, żeśmy sobie to zdobyli. Wszystko legalne, szefunciu. Weź tą giwereczkę i nie kombinuj. Nawet jeśli... To co? To muszę w imię korony muszę pobrać od tego podatek. A więc wynocha, śmiecie. No to weź za 10% i spierdalaj go. Powiedziałem wynocha, śmiecie. Że co? Wynocha, śmiecie. Co to znaczy? On nas nie traktuje jak ludzi. Chodź. Nie będziemy się w takim tutaj pokazywać. Tu! Do krótce! Tu!